Nie chcą składać żadnych deklaracji, ale po cichu liczą na kilka medali. Do Igrzysk Olimpijskich w Soczi pozostało już niecałe 100 dni. Nasi skoczkowie kończą przygotowania do zimy. Do Igrzysk Olimpijskich jeszcze sporo czasu. W tej chwili przed nami Puchary Świata. Tych startów do Igrzysk jest sporo i na tym przede wszystkim koncentracja. Ja już tak jak podkreślałem wcześniej, Igrzyska są dla nas, mimo tego, że to jest najistotniejsza impreza czterolatki, tego okresu Olimpiady, myślę, że tam jestem pewien, tam nie można zrobić nic innego jak podczas każdych innych zawodów. To jest z jednej strony proste, z jednej strony trudne, ale dla sukcesu w skokach są potrzebne dwa skoki, odrobina szczęścia. Cały nasz wysiłek szedł w okresie przygotowawczym właśnie w tym kierunku, żeby na Igrzyskach Olimpijskich, jak to już mówiłem w swoim wystąpieniu, zdobyć jakieś medale. Deklaracji nie składamy ile, bo są szanse medalowe i to bardzo poważne. Widać, że teraz polska drużyna jest naprawdę bardzo silna. Jest dużo zawodników, co teraz w lato zaczęło skakać na bardzo wysokim poziomie. To pomaga do tego, żeby po prostu rywalizacja w drużynie jest naprawdę bardzo duża i żeby pojechać na te zawody Pucharu Świata, już nie mówię o Olimpiadzie, to trzeba naprawdę, naprawdę dobrze skakać. Ja postaram się do każdych zawodów, czy w każdych zawodach, jakie będę brał udział, skakać jak najlepiej. Każdy skok traktować tak samo i osiągać jak najlepsze wyniki.